Więc tak, bierzemy to co nasze, czyli piąteczkę, bierzemy powój, bierzemy. Nie wiem, po co nam te powoje. Jakie ładne roślinka. Fia, to jest bandyta, czy nie bandyta? Ciekawie. Znowu zapiszemy grę i idziemy. Teraz to był bandyta. Jak to życia mu zżera ta zdolność? Naprawdę. O, nie jesteśmy jeszcze przeciążeni, pięknie. Wstrzona tarcza, czyli wszystko z futra. Co tych bandytów tyle tu jest? Musimy lepiej obserwować, bo jeśli trochę. O, piwo. Coś co mamy. Nowy składnik zdobyto, czyli nic nie widać na razie. O, mamy jakąś kolejną kaplicę tam. Obserwujemy się dookoła, nikogo nie ma. Kolejna kaplica. Ciekawe kogo. Kaplica Mary. I znowu dostaliśmy błogosławieństwo. Dużo tych błogosławieństw. Czyli mówiąc, nawet nie wiem, w tym odcinku nawet dobrze, że wyszliśmy troszeczkę ze Skingradu. No, od razu mówię, że to nie było zamierzone. Że po prostu tak na chama wyszliśmy z miasta w poszukiwaniu, że myślałem, że tamten ktoś coś będzie miał, a to niestety się okazało, że nie wiem gdzie ta osoba, która chciała te piwo. Może obejrzę odcinek któryś tam od nowa i wtedy się przekonam, kto chciał te piwo. Dosłownie. O, Aza. O, wykąpiemy się. W większości bandyci są takimi. Uuu, a co to jest? Co to jest? Co to jest za piękny kwiat? Nie mówię o tych. To jest tylko zwyczajne coś, z czego w tej grze robi się piwo. To jest tylko w Oblivionie można robić piwo z kwiatów. A nie z. Dobra, durnie to powiedziałem. Nie, tylko w Oblivionie można robić piwo z kwiatu. Dosłownie mam na myśli to, że nie robi się piwa z chmielu. Nasiona lotosu, czyli. Co za log? Lagi. Wynocha z lagami. Ale lagi. Co to jest chamskie? Co tu się dzieje, że takie lagi? A wiem, pewnie to się tutaj. Tutaj to się jest pewnie nowego. Wodny hiacynt. O! Święty lotos. O! Szukając swoje korzenie. Ja! To tutaj był ten korzeń nirtu. To znaczy, że ja takie coś miałem znaleźć w tym. W Skingradzie. Mam gałązkę korzenia nirtu. Tak niezwykła. Dlaczego mówię mirtu? To jest nirtu. Tak niezwykła roślina z pewnością jest coś warta. Dobrze, będzie zaniesiem do alchemika i dowiedzieć się czegoś więcej. Alchemika można znaleźć w tym. Niech to będzie moje aktualne zdanie, oczywiście. Wodny hiacynt, jak to się głównie nazywało? Korzeń nirtu. Mieliśmy się wykąpać, więc. O! Kolejny kamyk. Więc. Oha! Mam tlen? A, wiem, tylko ten taki jaszczur, argornianin, może oddychać bez końca. To jest jego fajna zdolność, taka specjalna. Mamy jakieś tu wejście, czy co? Ołtarz, Skira, co? Co tu jest? Tutaj weźmy. Chwila, bo ja nie wiem jak to wygląda. To jest taki. Chwila, muszę zobaczyć szybko w instrukcji, co to jest. Co to jest za takie dziwne coś? Szybko, szybko, szybko. Cóż to jest za lokalizacja? Jaskinia. Czyli mamy już nowy temat, który możemy zająć się w kolejnym odcinku. Kamień drży niespokojnie w tej dłoni. Chcesz korzystać z jego przywołanej broni? Tak. Przyzywanie. Uuuu! Co to jest? Cóż to jest? Co to jest?
Zaklęty miecz, 11 obrażeń. Wow, pięknie. Ja, gdybym w nim walczył, bym dwuręczną. Pięknie. Pięknie, można go schować. Jak przywołany miecz w Gotiku. Dobra, jest. Nie wiem, czy to tutaj coś ująłem, bo był taki niestety problem, ponieważ skończyło mi się miejsce na dysku i nie wiem, czy to się nagrało. Przed chwilą udało mi się taki bardzo fajny mieczyk zdobyć, taki superowy. Teraz coś mamy, jakiś lag. Wiesz co, znowu muszę zaraz wrócić. I jestem, więc tak. Co było przed chwilą? Nie wiem, czy to się też nagrało, ponieważ skończyło mi się miejsce na dysku, a co oznacza to, że muszę już bardzo szybko w szybkim czasie kończyć, więc gdzie tylko jest ta jaskinia? Chcę jeszcze sprawdzić, gdzie jest ta jaskinia. Bo się ciekawie bardzo. Mamy tu kolejny posąg obliwioński. Kamień Atelusa. Więc szybciutko już go znowu drugi znaleźliśmy posąg. Prześpimy się 12 godzin, czyli standard. Coś tu chyba dostaliśmy, albo coś. Coś mi się wydawało chyba. Czy to jest godzina? Ja nie wiem, która to jest godzina. Chyba tutaj już dobrze będzie. No i mamy noc. Co dostaniemy? Los bohatera będzie znany, kiedy wzrośnie jego sława. Szkoda, że nie dość takich checkpointów, to chyba się nazywa. By się bardzo się przydało. To jest pewnie jakiś kamień przepowiedni. Więc znowu śpimy 12 godzin. I powiem tak, że teraz nawet nie wiedziałem, jak to, że naprawdę tyle będę aż tyle nagrywać. Pierwszy raz, nie, mi się już drugi raz chyba skończyło miejsce na dysku, to przez to, że bo trochę gier zinstalowałem w tym czasie. Jeden z nich był Runes of Magic. Więc gdzie jest ta jaskinia? Żmijowiec. Tu mamy na stary kamień przywołań. O! Nie wiem, czy to pokazywałem. Też pan też przywołuje. Fajnie, fajno, fajno. Szkoda, że nie możemy do kogoś nauczyć. Fajnie wygląda to naprawdę. Nasiona pustki, to zaklęty Kirys i zaklęty miecz. Dobra, to jest epickie. 11 pancerza. Zaklęty Kirys, ciężki pancerz. Tylko niestety jest taki pech, mój taki w tym przypadku. Ponieważ niestety my nie jesteśmy wyspecjalizowani w tych rzeczach. Idziemy do tej jaskini, bo jeszcze chcę ją tylko zobaczyć, gdzie ona się znajduje. A, tutaj. Drewniane drzwi do jaskini jałowej niziny. Fajno. Tu jeszcze jest jakaś jaskinia? Trochę dziwne. To idziemy z mieczem. Jaskinia jałowej, ołtarz. Powiem szczerze, przyznam, że idziemy tą samą prawie drogą, co w odcinkach wcześniejszych. Mamy tutaj kolejną jaskinię, która tutaj nas trochę ciekawi. Oczywiście mnie nie ciekawi, nie wiem jak was. Poskaczę sobie, bo jest szybciej. Mam ciężki pancerz przywołany. O, i tutaj jakaś jaskinia jest. Gdzie to jaskinia? Jaskinia Goblina Jima. A to też na kolejny odcinek. Mamy tu szkieleta z mączką kostną. Może się przydać do czegoś tam. Więc ja już będę też kończyć. Będę kończyć na tym kamieniu z R. Ty super się wygląda. Jak można tak szybko tym mieczem walczyć, to ja nie wiem. Jest atak z bloku? Nie słyszałem. Muszę zobaczyć w zwyczajnej. Dobra. Blok. Nie wiedziałem, że jest atak z bloku. No to czegoś się nauczyłem przynajmniej, więc do zobaczenia.
Witam Was jeszcze w takiej malutkiej docince do odcinka, nie wiem, który to będzie, chyba 13 odcinek z Obliviona. Ponieważ gdy zabiłem Jelenia, nagle dostałem poziom. Przepraszam, Sarnę zabiłem, która ma dziczyznę. Gdzie ja jestem? Powiem tak, jak byliśmy, jestem, no malutko, malutki okres od tej jaskini. Chcę po prostu dojść do Skingradu. Zwiedzając przy okazji jeszcze jakieś rzeczy, ale nie będę bardziej robić takich rzeczy. Jeżeli chodzi o poziom, myślę, że też rozdam w innym odcinku. W pewnym odcinku, więc do zobaczenia.